Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam was w kolejnym odcinku z IAFC 24 Polska versus. Tym razem po przegranej ze Stanami Zjednoczonymi podejmujemy Rumunię. Rumunia, która też jest w zasadzie słabszą drużyną od naszej. Tak jak patrzymy przede wszystkim na statystyki, podejrzewam, że w rankingu FIFA jest to podobne odniesienie. Natomiast jeśli chodzi o sam skład na ten mecz, słuchajcie, informacje, zagramy w 4-3-1-2. Więc delikatna zmiana w porównaniu do tego, co było wcześniej. Testuję nowe formacje, jestem ciekaw, jak to by wyglądało. Taktykę zostawiłem bez zmian, tak jakby jest domyślnie, jeśli chodzi o reprezentację, bo jestem ciekaw, co to zmieni. I jeśli chodzi o sam skład, na ataku Świderski z Buksą, czyli już taki klasyczny duet u nas w zestawieniu. Jeśli chodzi o pomoc, Szymański, Zalewski i Grosicki. Więc myślę, że też w zasadzie standardowe ustawienie. No i w obronie Frankowski, Kiwior, Bednarek, Kędziora. I największa zmiana, słuchajcie, to tym razem na bramce wystąpi Marcin Bułka zamiast Wojtka Szczęsnego. Jestem ciekaw, jak mu pójdzie, bo to będzie debiutancki mecz w tej serii, po prostu. A dużo osób na niego stawia, jeśli chodzi o przyszłość, więc jestem ciekaw, czy poradzi sobie lepiej od Wojtka i generalnie, czy w ogóle sobie poradzi. A tymczasem, dla przypomnienia, gramy na klasie światowej 6 minut. No i co? Let's go, słuchajcie, let's go. Lecimy, nie ma czasu do stracenia. Oj. No, jeszcze przypominam, słuchajcie, o zostawieniu łapki w górę jakiegoś komentarza, bo to zawsze zwiększa zasięg filmu. Jezus, jak ja szybko mówię dzisiaj. No. Boże. Dobra. Bo się podekscytowałem tym meczem. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Podejmujmy Rumunów, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Marin, a już koło niego Świderski. Oj, podchodzą, Murtań. Oj, no tak nie możemy dawać, bo tu zaraz będzie bramka. Alibek, Stańciu i dobrze Kiwior, tak jest. Dobrze, Kiwior, ale on nie ma z kim grać, bo znowu kurna wszyscy z tyłu zostają. Kiwior, do Grosickiego, nie, to Frankowski, przepraszam. Do Frankowskiego, no i strata piłki. A tymczasem Frankowski znów to przejmuje. Będzie zagrywał na drugą stronę. No tutaj już Buksa z Zalewskim, Zalewski do Kędziory. Kędziora jeszcze próbą do Szymańskiego, ale Szymański niestety ze stratą. I zaczniemy od autu. No, dawaj Buksa. Bo faul, kurde, ja się zastanawiam, co on robi, czemu on do tego nie podbiega, czemu on tego nie kopie, no. A tymczasem, no rzut wolny, o, już czy Stańciu tu środkiem, trzeba uważać, come on. Dobrze, Kędziora, nie ma twardych na Kędziorę, tak jest. Dobra, Kędziora, na drugą stronę boiska, do Frankowskiego, Frankowski już tutaj z Grosickim, Grosicki. No, na spokojnie. Szymański. Ajajaj, niepotrzebne to podanie. Troszeczkę nie bardzo, bo to ciężko powiedzieć coś więcej. Stańciu! Strzał z daleka i Marcin Bułka na stanowisku. Prawidłowo. Dobrze. Dobra pierwsza interwencja. O, Grosik tutaj będzie próbował. Ale na razie nie ma z kim. No panowie, no halo. Ktoś by tu z Grosikiem mógł. A tymczasem Frankowski do środka boiska. Jeszcze podanie do Szymańskiego, który traci. Kurna, i ciężkie te mecze dzisiaj. Nie wiem, o co tu chodzi. Bo jak wiecie, klasycznie nagrywam dwa mecze pod rząd, nie? To tak. Najczęściej tak w sumie nagrywam odcinki, że pod rząd. A tymczasem... Oj. I dobrze, ale jeszcze... Bo Jezus Maria, Marcin, jak dobrze, że my cię tu mamy. No, póki co mnie zaimponował chłopak. Kędziora, nie ma z kim. Nie wiem, co tam się wydarzyło, szczerze. Jest wrzuta, ale Kiwior, dobrze. Zalewski jeszcze, rozegranie z Grosickim. Grosicki. No ale Grosicki, on nie ma z kim znowu, no kurna. No nie może tak być. O, wow, co on tam mu zrobił? Ale nie ma faulu, słuchajcie. Kurwa, ale czemu nie ma faulu? Przecież tak zajebał mu tam po girach, że ja nie wiem, czy to powinno się tak bez faulu skończyć. Oj, niedobrze, Albek! I 1-0. Piłka ląduje w bramce. Kurwa mać. Ale rozpoczęcie.
Ale rozpoczęcie, moi drodzy. No ze słabszymi drużynami widzę, że idzie nam w ogóle tragicznie. W sensie, zauważyłem taką prawidłowość. I to nie tylko w grze, że jak gramy z drużynami równymi sobie, to gramy dużo lepiej, albo wręcz fenomenalnie. Jak gramy z drużynami lepszymi od siebie, no to tam jest loteria akurat. I jeszcze Buksa! I mamy wyrównanie, słuchajcie, mamy wyrównanie! Ajajaj! Brawo, Buksa, brawo! Wracając. No i jak gramy z drużynami lepszymi, to gramy różnie, ale jak gramy z drużynami słabszymi, to najczęściej przegrywamy z nimi. I nie wiem, czy to wygląda na to, że to się właśnie testuje na słabszych, czy jak to generalnie rozpatrywać. No ale tak to wygląda póki co. A tymczasem Zalewski. Zalewski do Buksy. Buksa. No dobrze by było, jakbyś... Oj, nie tak. Oj, nie do niego. Oj, nie tak miało być. No dawaj, dawaj, Buksa, dawaj. Do tego Burcy tu. Oj, 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 ale go zrobił. No, nie możemy się tak dawać. Cicidalu. Alibek. No. Kędziora przy komon. Kurna. Komon bokiem boiska. Odgrywa do tyłu. No, panowie. Oj, oj, oj. Ej, co oni rozgrywają? No, dobrze, Bednarek, dobrze. Ale nie! Nie tak! Jezus Marcin! Brawo, 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 chłopie! Kurna, naprawdę dobra, dobra forma. Kędziora, nie ma do kogo. Taki dziwny ten faul, szczerze mówiąc, bo oni się dosłownie przewrócili. A tymczasem Zalewski przy piłce. Zalewski strzela z daleka! Ale żaden problem dla bramkarza. Jezus, co się dzieje z moim językiem dzisiaj? Frankowski. Frankowski, on musi mieć z kim zagrać. Frankowski do Grosickiego, Grosicki do Szymańskiego. Szymański z Zalewskim. No i strata. No i strata, tym razem Stańciu. Oj, niedobrze. No panowie, ale... O kurwa, ale żeś go puścił. Ale żeś go puścił! I mamy 2-1! Nie! Ale jest kaszana dzisiaj w tej obronie. Ale jest kaszana. I nie wiem, czy to jest brak dogadania się po prostu. Czy ja się za bardzo bawię w tym meczu, bo wiem, że to jest słabszy przeciwnik też. No ale póki co no nie wygląda to za dobrze, nie? No, na spokojnie, Frankowski, na spokojnie. Dobrze, do Grosika, Grosik. Jeszcze z Szymańskim, Szymański z Buksą, Buksa odwraca się. Ale obroniony strzał przez bramkarza. Dobra, pierwszy rzut rożny. Trzeba by było tu coś trafić z niego. No i... Kurna, broni to, skubaniec. Ale wrzutka dobra była, wrzutka dobra. Rozegramy na krótko. Na krótko, Szymański. Szymański wrzuca? Co jest? Co to jest za bramka? Co on zrobił? Zamiast wrzucić, strzelił prosto w okienko. Co to było? Jak to wpadło? O kurna! O kurna, nie, jakbym chciał to zrobić, to to na bank by nie weszło, nie? Jakbym chciał to zrobić, to na 100% by to nie weszło. A tutaj piękna bramka na wyrównanie. No lepszej nie można było sobie, szczerze mówiąc, wymarzyć. No, dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba troszeczkę ich presować. Tylko nie tak, żeby, o właśnie, żeby im dawać przebiegać. Ale je, oj, wrzuca, ale dobrze, Kędziora jest tutaj na miejscu. Jeszcze rozgrywają. O, co jest? Co jest? Co jest? Jak on to kurwa strzelił? Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Ale przecież on go blokuje. Ja pierdolę! Co to jest? Co to jest za mecz, kurwa? Ej, brakuje mi słów, serio. Nie wiem, co tu się dzieje, nie? Zalewski. Rozegrań do Świderskiego, Świderski jeszcze z Buksą. Buksa do boku, do Kędziory, Kędziora. Kędziora. Kędziora, bokiem boiska. Kędziora będzie wrzucał. I jest tutaj
Grosi... Nie, to Frankowski, przepraszam. Czemu ja Frankowskiego z Grosickim cały czas mylę? I to cały czas, nie? Ale w sumie w tej grze są bardzo podobni. Frankowski, na krótko. Do Szymańskiego, Szymański. Szymański wrzuca! No i... Brawo! Brawo Buksa! Brawo! Zajebiste wyrównanie, dobrze! Ależ to ładnie zrobił! O cholera! O cholera, ale mocne te wrzuty dzisiaj! Ale mocne te wrzuty! No, widać, że tutaj z Rumunią trzeba by było zagrać troszeczkę bardziej na daleko. Troszkę strzałami z dystansu, być może właśnie tymi wrzutkami cały czas. No, no, wygląda to naprawdę mocniej. Przede wszystkim jesteśmy tak zmęczeni po tej pierwszej połowie, więc faktycznie ten pressing w naszej drużynie ma bardzo mały sens. W sensie takim, generalnie pressing ma bardzo duży sens, ale w sytuacji, w której masz kondycyjnie nieprzygotowanych zawodników, to ten pressing jest totalnie z dupy. Nie wyszła całym obwodem, by the way. No ale dobra, no już trudno. Oj, tymczasem Bednarek z Buksą. Jeszcze Szymański nabiega. Szymański do Buksy. Buksa przewraca się o obrońcę. Kurna, no nie może tak być. O panowie, ale... Kurna, Stańciu. Oj, zagrywa do boku. Do Bancu. Bancu wrzuca. I komą i 4-3. Co jest w tym meczu nie tak? Co jest w tym meczu nie tak? Tablicy świetnej. Jakim cudem w ogóle? Frankowski. Frankowski rozgrywa na spokojnie do Szymańskiego. Szymański jeszcze do boku, do Kędziory. Kędziora. On nie ma za bardzo z kim. No i Buksa traci tą piłkę. Beznadziejne to podanie. Oj, jaki wybieg na dobieg, ale jest tutaj już Bułka. Dobrze, tak jest, Marcinku, tak jest. Prawidłowo. Kurna, no 4-3. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to, że to tak wygląda. Tym bardziej, że nasi nie są jakoś niesamowicie zmęczeni, bo gdyby byli zmęczeni, to ja rozumiem. Co jest, kurwa? Ej, jak się wyholował tą piłkę w ogóle? Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Dobra, na spokojnie. Frankowski z Bednarkiem. Bednarek. Kurna, grają bardzo mocnym pressingiem. Ja to widzę. Zalewski z Szymańskim. Szymański z Grosickim. Jeszcze Grosik do Szymańskiego. Szymański do Buksy. Buksa. Buksa jeszcze z Szymańskim przewrócił się tam. Oj. Aj, kurna, dobry pomysł był. Tylko się nie udało. Oj, dobrze Grosik. Tak jest, na dobieg. Oj, spalony. Spalony by był. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Kiwior. Dobrze. Jeszcze Szymański. Zalewskim, Zalewski. Jeszcze Buksa. O Jezus, ale nie do niego. Miałeś do tyłu podać. Dobrze, dobrze, dobrze Szymański. Ale z faulem. Kurna mać. O. No pali mi się trochę dupa, żeby to wygrać. No bo po tym starciu ze Stanami to chciałbym jednak, żebyśmy coś powygrywali, aniżeli przegrywali, bo jakby wiecie, o co chodzi, nie? Grosicki ze Świderskim, Świderski, no beznadziejne to podanie. No, głównym problemem naszej drużyny są podania, które są mega słabe. Jakby nazywajmy rzeczy po imieniu, podania są mega słabe, odbiory są całkiem niezłe. Oj, Buksa. Plan był dobry, ale no zostawiłeś im naprawdę taki prezencik, można by rzec. Dobrze, Grosicki. Z Szymańskim. Kurwa, no. Mówię, podania, nie? Podania. No, halo! Co tu się dzieje? Halo! Ej, nie wiem, nasi jacyś tacy, kurwa, nieprzytomni. W tej do obrony cały czas schodzą. No Buksa, no ale... Kurwa, no nie może być tak, no. Oj. Alberic. No weź mu tam to przejmij, no. No, jeszcze Bancu. No dobrze, Kędziora. On nie ma za bardzo z kim, ale odegranie do Buksy, który traci tą piłkę. Taka sytuacja była na kontrę. Nie no, panowie, dobra, jest 4-3.
Jest 4-3. Jakby wszystko wszystkim. Ale no, przestańmy sobie kurwa żartować, no. Jezus, jakie podania. Dobra, czekajcie, tu trzeba jakieś zmiany zaprowadzić. Może Zalewskiego byśmy wymienili za Zielińskiego. Zróbmy zmiany w ataku. Zobaczmy, co one nam przyniosą. I Wieteskę bym zamiast Bednarka wprowadził. I Bochniewicza może zamiast Kędziorę. No i zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Oj, niebezpieczne to podanie. Oj, chyba żółta kartka będzie za to dla Kiwiora. Na całe szczęście Kiwior i tak chyba będzie schodził po tej akcji, nie? Jak mi się coś wydaje. Oj, dobrze Marcin, dobrze. O kurna. No, żółta kartka dla Kiwiora. No, ciężkie to było, no ciężko to było, no co ja wam powiem, no żółta kartka to żółta kartka, no. No zjechał mu tam nogi trochę. Dobra, Kiwior, a nie, Kiwior nie schodzi. Myślałem, że Kiwior schodzi. Frankowski, z Grosicki, do lewego, lewy! Kurna, myślałem, że lewy to lepiej trochę zrobisz. A póki co jest bida. Oj, dobrze Kiwior! Kurwa, no ale no nie, no było dobrze i spierdoliłeś to tak koncertowo! Co za zagranie, do Stanciu! Co jest?! Tam spalonego nie było?! Co to jest, kurwa, za me... Co jest?! Jak?! Ej, ale szczerze to według mnie to tutaj był spalony. Tak jak ta stopklatka była, to tam w sumie był spalony. No nie rozumiem w sumie dlaczego nie odgwizdany, no ale no dobra, no trudno. Spalony to spalony, a tymczasem Arek Milik. Jeszcze do Lewandowskiego, Lewandowski wykłada się. Jest Świderski, Grosicki, gol! Mamy 5-4. Dobra, trzeba to nadrobić, słuchajcie, trzeba to nadrobić. Indywidualne akcje, trochę mniej zabawy. Mniej zabawy i może chociaż uda nam się zrobić tego. Żeby, co ja chciałem powiedzieć? A, dogrywkę. Może uda nam się dogrywkę chociaż rozegrać. Bochniewicz. Dobrze. No jest, dobra, niedobrze, kurwa. 5 minut zostało, panowie, 5 minut. Dobrze, Szymański. Do lewego, ale on tam faulowany, no co jest? No nie, jeszcze Stanciu, przejmuje tą piłkę. Oddawaj, kurwa, tą piłkę, gnoju. Dobrze, Kiwior. Jaki faul? Jaki, kurwa, faul? Już tam nic nie było. Dobrze, na spokojnie, tak jest. Milik do Lewandowskiego, Lewandowski! Kurwa mać! Co ty za drewno grasz, piach taki, Boże, kurwa! Panowie! No jeszcze powiedz, że stracimy tu bramkę, to ja już mam do... Nie, kurwa! Znowu 90 minuta i znowu pierdolony rzut rożny, no! Kontrom! Dobrze, Marcin! Nie! O Jezus! Dobra, szybkie rozegranie, szybkie, 91 minuta, jeszcze zdążymy. Dobrze, Kiwior. Do Zielińskiego, Zieliński. Do Bochniewicza, Bochniewicz, kurwa, traci piłkę! Ja pierdolę! W którym Polacy schodzą jako przegrani. To nie był udany mecz. Ciekawy mecz, w którym zabrakło im trochę dokładności i jest mi brak słów, nie? Pod przeciwną bramką i stąd wzięła się ta jednobramkowa różnica. No ale to już problem sztabu... Kurwa mać, no! Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej... Kurwa mać, 4-5. A ile powinno być według tego? 4-2 w ogóle. Kurna. Celność strzałów w ogóle 100%. Dribbling 88. 80 dokładność podań. Kurna, no czego tam zabrakło w tym meczu tak naprawdę? Czego tam zabrakło, no? Aj! Kurna. Kurna! No taki wyrównany, tak dobrze szło. No i co? No i
no i zdechło, no żarło, żarło i zdechło. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i też o wspieraniu kanału, bo jest taka możliwość, przycisk wesprzyj, tam gdzie subskrypcja jest, nie? No. Kurde, nie mogę z tego meczu, nie mogę, nie? Nie wiem, co tu się wydarzyło. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych. Znaczy, na pewno się widzimy w kolejnych. Czemu mam nadzieję? Co jest? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, no i cześć!